Transalpina to obok trasy transfogarskiej najbardziej znana droga w Rumunii. To jedna z najbardziej spektakularnych tras. Transalpina ma długą historię. Na początku była to tylko ścieżka wykorzystywana przez pasterzy, którzy nazywali ją diabelską ścieżką. W latach 1880-1900 zbudowano prowizoryczną drogę, która służyła do pozyskiwania drzewa. Później, po I wojnie światowej, zyskała miano Drogi Królewskiej, gdyż często korzystała z niej rodzina królewska. Do roku 2008 była drogą szutrową i Mekką dla pojazdów 4x4. Od wiosny 2009 roku ruszyła przebudowa trasy. Obecnie na całej długości posiada już nawierzchnię asfaltową. Najwyższy swój punkt osiąga na przełęczy Urdele, gdzie wznosi się na wysokość 2145 metrów nad poziom morza. Dla miłośników chcących zasmakować trudów pokonania Transalpiny jest jeszcze sporo bocznych dróg. Widoki zapierają dech w piersiach. Postanawiamy tutaj przenocować. Znajdujemy miejsce, które nam się bardzo podoba. Dookoła widzimy rozległe hale, na których pasą się owce. Na odzew nie musieliśmy długo czekać. Pasterka wraz ze swoim stadem owiec maszeruje wprost na nasz kamper. Owce otaczają nas ze wszystkich stron. Jesteśmy trochę wystraszeni. Co będzie dalej? I tutaj pasterka pokazuje swój kunszt. Zapędza owce z boku kampera i sama przychodzi do nas. Opowiada nam o swojej pracy. Niestety, nie wszystko rozumiemy. Spytaj się. Ma na imię Lusanda. No jeszcze raz, Lusan. Lusanda. Lusanda. Czy ja mam przypięte nome Madalin Kolic? Tak? Madalin. Kolic Madalin. Co się stało? Lunka, daj ci pomogę. Lusanda postanawia zaprezentować nam swoje piękne włosy. Super! Sama mówi, że to dzięki ziołom zbieranym z górskich łąk. Nie peruka. Super.
prezentuje nam również płaszcz przeciwdeszczowy. Piękna. I spodnie, które sama uszyła. Czy ona szyła? Ta. Ty szyłaś? Ty? Ręcznie? No, tu zobacz, o, tu to te szwy mnie to. Szwy, no. Chustkę zakłada na twarz, gdy mocno piecze słońce lub dokuczają komary. Jest przygotowana na każdą pogodę. Lusanda to bardzo miła osoba i widać, że kocha swoją pracę. Dużo zdrowia! Niespodziewanie przyszła do nas i tak samo niespodziewanie odchodzi. Jutro znowu popędzi owce na halę. A my jedziemy na następną górską drogę, na Transfogarską. Wcześniej zajedziemy do rumuńskiej rodziny, którą poznaliśmy w poprzednim wyjeździe. Nasz kamper przyjechał do ciebie. Pamiętasz? Jestem z tej Ukrainy. Polska. Polonia. Polonia. Georgiej.